Dzień dobry, minister finansów Paweł Szałamacha jest naszym gościem. Dzień dobry pani. Jakie są już i jakie mogą być skutki Brexitu dla polskiej gospodarki i finansów? Pani redaktor, gdyby to od nas tylko zależało, to można by udzielić pełni wyczerpującej odpowiedzi, ale bardzo wiele zależy od tego, czy scenariusz negocjacji będzie przebiegał według takiej opcji. Mamy problem do rozwiązania i trzeba sensownie o tym porozmawiać. To jest decyzja Komisji Europejskiej i nazwijmy to Centrum Decyzyjnego Rady. Czy będzie przebiegał według scenariuszu? Trzeba ukarać Brytyjczyków za ich krnąbrność i trzeba pokazać i dać im nauczkę, żeby nikomu innemu nie przyszła taka myśl do głowy. A czy polski rząd jest przygotowany na wszystko, na każdą ewentualność? Jesteśmy przygotowani na wszystko, tylko proszę pamiętać, że tych możliwych kombinacji i tych scenariuszy jest, pewnie Matek Montagu powiedział, bo jest 28 krajów jeszcze członkowskich, występująca Brytania, stanowisko samej komisji i różne także temperamenty i charaktery w samej komisji, bo jeżeli zobaczymy, jeżeli by na przykład te negocjacje prowadził zdroworozsądkowy, bardzo sensowny komisarz łotewski, pan Dąbrowskis, no to one by na pewno inaczej wyglądały niż wtedy, gdyby dominujący głos w nich odgrywały osoby o temperamencie bardzo ideologicznie podkręconym, przykładowo pana Timmermansa. I no to, dobrze, panie ministrze, ale czy rząd ma jakiś plan, czy czeka na to, co się wydarzy i do tego dostosuje swoje plany, czy też są jakieś plany ramowe i one będą dostosowywane w szczegółach? My przygotowaliśmy się na to wydarzenie jako Ministerstwo Finansów w ostatnich miesiącach, robiąc, nazwijmy to, pewne zapasy gotówki, bo tak jak to informował mój zastępca, ja także, plan emisji polskiego długu na rok 2016 jest zaawansowany w 70%. Mamy bardzo dużą rezerwę płynnościową, około 60 miliardów złotych na bieżącym rachunku Skarbu Państwa i możemy bezpośrednio reagować na sytuację w najbliższych tygodniach na rynkach finansowych, na rynkach długu. Możemy albo odwołać jakąś akcję polskich papierów wartościowych, bądź zmniejszyć jej wolumen po to, żeby nie wystawiać naszego kraju na rykoszet tego, co się dzieje w Londynie i we Frankfurcie. Ostatnio pan podróżował też w związku z ewentualnymi skutkami Brexitu? Realizując różne obowiązki, bo tydzień wcześniej byłem w Luksemburgu na Ecofinie, następnie był Berlin, czyli konsultacje polsko-niemieckie międzyrządowe, no a w ostatnim weekendzie byłem w Pekinie na pierwszym dorocznym zgromadzeniu udziałowców Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, tam, do którego Polska przystąpiła. To była jeszcze decyzja poprzedniego rządu, my to kontynuujemy. Ale dobra decyzja? Poprzedniego rządu? No, kontynuujemy tę decyzję i chcemy, ażeby nazwijmy ta nasza składka na ten bank, wykupienie biletu do tego klubu przyniosło wymierne rezultaty dla polskiej gospodarki w przyszłości. I także w tym celu niejako osobiście poleciałem do Pekinu, uczestnicząc w inauguracji tego banku. Strona chińska wykazywała wiele gestów w stosunku do nas. No ale faktem jest, że to jest na razie taka dyplomacja ekonomiczna, bo jeżeli nie będzie polskiego potencjału wykonawczego firm średnich i dużych, ażeby wejść na te rynki, bądź jeżeli małe firmy na przykład w branży spożywczej, mlecznej na przykład nie połączą się w jakiś jeden organizm dla celów wejścia na rynek chiński, to wejście będzie utrudnione, ponieważ Chińczycy... My jesteśmy krajem średnim, a Chińczycy nie są zainteresowani. A Chińczycy trzymają się mocno, ale przede wszystkim no, nie są zainteresowani negocjowaniem małych kontraktów, takich, które są w stanie zrealizować pojedyncze polskie firmy. Dlatego chociażby właśnie w tym sektorze rolno-spożywczym, co jest bardzo trudne w przypadku tej branży chociażby mlecznej, należy stworzyć jakiś pól eksportowy, nazwijmy to, zasobów. Należy rozwijać nasze możliwości tak, żebyśmy wrócili trochę do tej obecności polskiej w Azji, która była w cudzysłowie za komuny, czyli w latach 70-tych, 80-tych, kiedy pod klucz budowaliśmy w Azji cementownie, elektrownie, drogi, ale już oczywiście w nowych warunkach ekonomicznych, bo to już nie będą decyzje polityczne przesądzały o tym, że kontrakt jest
w Wietnamie przydzielony stronie polskiej. Dobrze, ale wróćmy, ciężka konkurencja. Do Brexitu. Dobrze, dlaczego polski złoty jest tak mało odporny na tego rodzaju wstrząsy? Ponieważ jest walutą, która ma płynny kurs wymiany. Nie usztywniliśmy złotego, w przeciwieństwie do chociażby duńskiej korony. A co pan przewiduje? Czy złoty będzie się umacniać, czy będzie systematycznie tracił na wartości? Pani redaktor, to pierwsze wahnięcie piątku i poniedziałku zaczyna wracać, powiedziałbym, do poprzednich, znaczy poziom wymiany zaczyna wracać do poprzednich poziomów. Podobnież nastąpiło, jeżeli chodzi o polskie obligacje. Sprzed Brexitu, ale rzecz jasna, jeżeli będziemy postrzegani jako część krajów, gdzie panuje jakieś ryzyko dla rynków, no to one uciekną. Czyli te pieniądze uciekną do Stanów Zjednoczonych czy do Niemiec. Natomiast w tym względzie to już będą inwestorzy bardziej patrzyli na wyniki nasze, to znaczy naszego rządu, całego resortów gospodarczych, Ministerstwa Finansów, moich zastępców. A te wyniki jak na razie dobrze rokują. A frank będzie mocny? To także jest problem dla samej Szwajcarii? Szwajcarii oczywiście, bo ten bardzo mocny frank jest zagrożeniem dla ich eksportu i sam Narodowy Bank Szwajcarii ma z tym problem. Jak na razie my nie będziemy interweniować, nie jest naszym zamiarem, żeby interweniować na rynku walutowym. To osłabienie waluty w pierwszych 5 miesiącach tego roku pozytywnie wpłynęło chociażby na bilans handlowy. To także jest zauważalne. No dobrze, a czy rząd weźmie odpowiedzialność za pomoc frankowiczom? Bo ciągle nie ma gotowej, ostatecznej wersji ustawy przygotowywanej w kancelarii prezydenta. Bo gospodarzem jest tego tematu kancelaria prezydenta, pan prezydent. Jest gospodarzem, ale rząd nie poczuwa się do jakiejś współodpowiedzialności za sytuację wielu obywateli? Pani redaktor, no nie będziemy okazywać jakiegoś braku kurtuazji i wchodzić w sprawy, którymi zainteresował się, podjął jeszcze w trakcie kampanii pan prezydent. No dobrze, ale rząd trzyma rękę na pulsie w tej sprawie? Później, gdybyśmy to robili, to pani by zadawała pytanie, dlaczego rząd się, nie wiem, kłóci, wtrąca w to, co robi pan prezydent. No dobrze, a dlaczego rząd się nie wtrąca? Bo kurtuazja, ale... Bo jest zasadą dobra współpraca między organami konstytucyjnymi. Ale czekamy na przedstawienie projektu pana prezydenta. No oprócz tej całej listy tematów, którą pani prosiła, to mamy jeszcze bardzo wiele reform w wielu resortach. W związku z tym, jeżeli prezydent uznał, że to jest jego inicjatywa, no to należy to tak mu pozostawić. Ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec chcą pogłębienia integracji strefy euro, a także chętnych do tej strefy, a zatem ten ekskluzywny klub byłby strefą jeszcze bardziej ekskluzywną, gdyby ten plan został zrealizowany, strefą bardziej specjalną niż do tej pory, łącznie ze wspólnym systemem podatkowym. Czy niedobrze byłoby być w takiej strefie? Myślę o strefie euro, czy w ogóle... Pani redaktor, właśnie wydarzenie, bądźmy niepolitycznie szczerzy, wydarzenie poprzedniego czwartku odczarowało Unię Europejską i odczarowało strefę euro. Tak odczarowało te relacje, bo dotychczas wszystkie kraje były na pozycji petenta i zabiegały. Decyzja Brytyjczyków spowodowała, że ten wektor się przestawił, że równie dobrze można, silna argumentacja będzie przemawiała za tym, że strefa euro jest nietrafionym pomysłem, nazwijmy to strategicznie gospodarczym. I w związku z tym w ogóle nie myślimy o tym, by w najbliższym czasie podjąć działania zmierzające do wejścia w tej, tak jak strefy. Tak jak Szwedzi, tak jak Duńczycy dobrze się rozwijają poza
poza strefą euro nie ma przesłanek, żebyśmy to podejmowali, żeby ku temu zmierzać teraz. Ale jeżeli umocni się podział Europy na Europy dwóch albo nawet i więcej prędkości, to jak poradzimy sobie w tej drugiej strefie osłabieni brakiem strategicznego partnera, czyli Wielkiej Brytanii? To wracamy do pierwszego pani pytania. Nie wiadomo, czyli co czas pokaże. Ile scenariuszy będzie można skonstruować na najbliższy miesiąc? Ponieważ jeżeli widzimy to tak, całkiem zasadnie kraje pozostające i komisja chce, żeby te negocjacje zakończyć szybko. Dlaczego? No przede wszystkim obawiają się tego, że w przyszłym roku będą wybory prezydenckie we Francji, zbliżają się wybory do Bundestagu i sposób prowadzenia tych negocjacji, informacje, które będą przedostawały się, czy przekazywane będą przez uczestników do opinii publicznej krajów europejskich, będą wpływały na bezpośrednie zachowanie wyborców. Jeżeli będzie strategia ta właśnie przeczołgiwania Wielkiej Brytanii, to będzie naturalnym paliwem dla polityków typu pani Le Pen we Francji, tak? W związku z tym oni idealnie chcieliby zamknąć te negocjacje w 3 miesiące, czyli jeszcze, a Wielka Brytania z drugiej strony nie, ona chce w ogóle po 3 miesiącach zacząć ten proces, a do tego czasu poszukać sobie sojuszników, odwiedzić, wysłać ministra spraw zagranicznych do Kopenhagi, do Lizbony, do Pragi i poszukać sojuszników po to, bo przede wszystkim po to, dlatego że w pierwszej kolejności będzie ustalany mandat negocjacyjny dla komisji większością kwalifikowaną. Tak? My jako Rzeczpospolita zgłosimy nasze oczekiwania. Moje oczekiwania w pierwszej kolejności są takie, żeby obecna perspektywa finansowa ustalona na 7 lat była wykonana w pełni. Po prostu dlatego, że planujemy pewne działania strategiczne w sektorze chociażby infrastruktury długofalowo. Ja mam strategiczne pytanie o podatek bankowy, który przynosi mniejsze wpływy niż to było planowane. Czy w związku za to inne podatki przynoszą większe wpływy niż było planowane. Na przykład? Na przykład podatek CIT, na przykład podatek PIT w związku z niższym bezrobociem. Czyli nie ma zmartwienia, że na przykład w przyszłym roku zabraknie na 500+. Zastanawiałem się, czy to pytanie padnie i nie... I spodziewał się pan tego pytania. Oczywiście. Bo pan taki jest zadowolony, czyli może pan odpowiedzieć? Spodziewałem się tego pytania. Pani redaktor, rachunek, nazwijmy to... Panie ministrze, mamy mało czasu. Czy ten program nie jest zagrożony? Umówmy się jeszcze na raz lub dwa. Nie jest zagrożony, oczywiście, że nie jest zagrożony. Wpływy za pierwsze 5 miesięcy, które opublikowaliśmy w poprzednim tygodniu, są zachęcające. Wyższe wpływy z podatków pośrednich, przyzwoita dynamika w przypadku podatku VAT-owskiego. W związku z tym, proszę zobaczyć, po pięciu miesiącach roku my zrealizowaliśmy deficyt zaledwie w 1/4. Czyli po 1/4, a 5/12. To znaczy, że mamy bardzo przyzwoitą dynamikę realizacji. Od słuchacza. Czy rząd już jakoś wstępnie ocenił, czy 500+ również wpływa na gospodarkę? Czy to jest jeszcze za wcześnie? Były takie symulacje u nas w Ministerstwie Finansów w momencie, kiedy już składaliśmy projekt budżetu. Założenie było takie, że w tym roku wpłynie pozytywnie będzie 0,5 punktu procentowego i podobnie w przyszłym roku. I w związku z tym, że rzeczywiście mam jeszcze bardzo dużo pytań i w ogóle już nie mam czasu, to umawiamy się na następne spotkanie w sprawie podatku handlowego. Dziękuję. Na przykład. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie już uchwalony do tego. Także inne podatki. Minister finansów. Także chociażby zmiana. Dziękuję serdecznie. Także zmiana ustawy hazardowej, pani redaktor. Nie obawiamy się także takich tematów. Do widzenia. Beata Michniewicz. Kłaniam się.